Kobiety wiedzą najgorzej, jest pierwszy raz. Dla mnie też. Kochane kobietki, bardzo serdecznie i gorąco Was witam w tym historycznym obiekcie. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyłyście. Tam mnie pani Henryka pyta, gdzie mężczyźni? No. Na scenie. Kochane, dobrego jest zawsze mało. Korzystając z tego, że jednak też są panowie, z wczorajszego dnia życzę Wam wszystkiego dobrego, wczoraj dzień mężczyzn. Wam natomiast, kochane kobietki, życzę zdrowia, uśmiechu. Tego bardzo my potrzebujemy. Mówią, że kobieta bardzo, bardzo zbudowana jest odpornie, psychicznie, ale to my od tego od Was oczekujemy, szczególnie w trudnych okresach. Chcę powiedzieć, że była taka impreza społeczna, zbiórka pieniędzy dla szkoły podstawowej w Wolinie. Siedziała obok para, obok mnie i ona, ten mężczyzna mówi, bardzo jestem wdzięczny dla swojej żony, dlatego, że zrobiła ze mnie milionera. Ja mówię, to może ja też. On mówi, tak, ale ja przedtem byłem miliarderem. Życzę jednak, żeby każda z Was nas zrobiła milionera, mimo że nie jest miliarderem. Bardzo się cieszę jeszcze raz. Życzę uśmiechu. Życzę radości, pociechy z mężów, dzieci, wnuków. Doświadczam tej radości z żoną. Ja tylko tak młodo wyglądam, ja już mam troje wnuków. Dzisiaj będziemy proponowali dla Was przepiękną, najlepszą na terenie województwa i mówią, że i w Europie, orkiestrę męską. Celowo dobieraliśmy, żeby nie było konkurencji, żebyście wszystkie się podobały Panom. Panowie mówią, że wszystkie im się podobacie. Życzę przyjemnej zabawy. Dziękuję.